Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Kolejny odcinek w studiu, gdyż pogoda nie pozwala, aby wyjść w plener. I nawiązując do odcinków wakacyjnych, w których mówiliśmy o tym, jak się zachować w przypadku awarii czy kolizji, dzisiejszy odcinek taki uzupełniający, to znaczy powiemy dzisiaj sobie o aplikacji pewnej instytucji, która pozwala nam sprawdzić pewne istotne informacje, na przykład podczas kolizji, ale również przypomina nam o pewnych wydarzeniach, które za chwilę nastąpią. Mowa będzie dzisiaj o bezpłatnej aplikacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ta aplikacja nazywa się Na Wypadek i każdy zmotoryzowany, myślę, powinien ją mieć na swoim telefonie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, na wstępie warto sobie powiedzieć, czym jest ten Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Otóż jest to instytucja w Polsce, która pełni rolę kontrolną, nadzorczą nad wszystkimi instytucjami, które ubezpieczają nam pojazdy, oraz do tej instytucji spływają właśnie informacje o zawartych polisach, przedłużeniach, badaniach technicznych pojazdów. Wszystkie instytucje mają obowiązek w ciągu jakiegoś określonego czasu dać informacje do tego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zawartych polisach, przedłużonych polisach. Dlatego też jest to jedyny chyba taki bank informacji o wszelkich polisach, które trwają, wygasły, i warto zaznaczyć, że jest to aplikacja w pełni bezpieczna. Ona nie wysyła nikomu naszych danych, tylko uzupełnia te informacje, które i tak już posiada. W dobie, kiedy chyba już 2 lata będzie, jeżeli zniesiony został obowiązek włożenia dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia ubezpieczenia OC naszego pojazdu, czyli nie musimy już tego wozić ze sobą, w przypadku jakiejkolwiek kolizji czy potrzeby otrzymania informacji, czy dany pojazd jest ubezpieczony, czy nie. Stąd ta aplikacja naprawdę staje się potrzebna. Przyjrzyjmy się, jak ta aplikacja wygląda fizycznie. Powtórzę tylko, nazywa się Na Wypadek. Jest do pobrania zarówno na telefony z Androidem, jak i iOS-em. Sam proces pobierania pominę. Oczywiście po zainstalowaniu wymagane jest, aby ustawić sobie PIN, gdyż aplikacja w telefonie jest chroniona dodatkowo kodem PIN. Po wykonaniu tych wszystkich czynności wstępnych ukazuje nam się główne menu tej aplikacji. I spójrzmy, co tu mamy. W formie kafelkowej, proste i czytelne menu. Zacznijmy może od góry, jakie funkcje ta aplikacja posiada. W prawym górnym rogu mamy kluczyk. Po kliknięciu pojawiają nam się pewne ustawienia. I domyślnie powiadomienia w aplikacji mamy odznaczone, gdy dodamy pewne informacje do tej aplikacji, czyli na przykład nasz dowód rejestracyjny, czy też prawo jazdy. Aplikacja nam domyślnie przed upływem na przykład kończących się badań technicznych, czy też polisy OC, wyśle nam informację, że kończy nam się termin na przykład badania technicznego. Dodatkowo możemy dodać swój adres mailowy, gdzie będziemy dostawać informacje o wszelkich udokumentowanych zdarzeniach. Następnie mamy bezpieczeństwo, gdzie możemy zmienić sobie PIN, który ustawiliśmy na wstępie.
Następnie mamy regulaminy i prywatności. Główne, największy kafelek jest to kolizja. Kolizja, gdzie aplikacja podpowie nam krok po kroku, jakie czynności powinniśmy wykonać, gdy mamy niestety kolizję. I tak jak mówiłem, krok po kroku możemy przejść po kolei. Aplikacja podpowiada nam, co robić w tak stresującej sytuacji, jak właśnie kolizja. Czyli od wyłączenia silnika poprzez włączenie świateł w pojeździe, założenie kamizelki odblaskowej. Oczywiście opisany jest w sposób, że tak się wyrażę, łopatologiczny, ale też tak ma właśnie być. Informacje, gdzie trójkąt ostrzegawczy ma być ustawiony w zależności od miejsca, gdzie kolizja miała miejsce, czy na autostradzie, czy w obszarze zabudowanym. Tych informacji, Szanowni Państwo, w tej zakładce jest sporo, nie będę może wszystkich omawiał, ale można też ewentualnie skorzystać ze skrótów, gdzie wszystkie po kolei strony są wyszczególnione i bezpośrednio możemy przejść. Ewentualnie, mówię, oczywiście tego nie musimy robić w formie elektronicznej w tej aplikacji, oczywiście forma papierowa, czyli oświadczenie z miejsca zdarzenia jak najbardziej jest również prawidłowa. Tu możemy skorzystać po prostu z podpowiedzi, co robić w danej sytuacji. Kolejnym elementem, który posiada ta aplikacja, jest to mój profil. Tutaj właśnie po wpisaniu na przykład prawa jazdy, prawda? Powiedzmy, dodajmy. Wpisujemy swoje imię, nazwisko, tak jak według przepisujemy informacje z naszego blankietu do aplikacji. Kategorie oczywiście oddzielnie. Również warto dodać swoje pojazdy, bo to nie musi być jeden pojazd. Można w prosty sposób, tak jak aplikacja podpowiada, zeskanować kod QR z dowodu rejestracyjnego. Z automatu te dane się wczytają w wymagane pozycje. Gdy przypiszemy swoje dokumenty, prawo jazdy na przykład, czy też dowód rejestracyjny, to co na wstępie pokazywałem, aplikacja przypomni nam, tak jak domyślnie ustawione jest 14 dni, że upływa nam termin któryś wymagany, czy OC, czy termin badania technicznego, czy też prawo jazdy nam się też kończy, bo nie wszyscy mają przecież bezterminowe. W zakładce udokumentowane zdarzenia znajdziemy wszystkie zdarzenia, które wpisaliśmy na przykład podczas kolizji. I najważniejsze chyba to, co chciałem Państwu powiedzieć, że tak jak mówiłem, w dobie, że tak powiem, gdzie nie musimy wozić polisy OC, a mamy jakąś potrzebę, że musimy sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie, jest zakładka Sprawdź polisę OC pojazdu. I tutaj w tej zakładce aplikacja potrzebuje albo numer rejestracyjny, lub numer nadwozia, numer VIN. Wpiszemy tutaj znany mi numer rejestracyjny, będzie to jakaś przyczepka, powiedzmy. Małe czy duże litery nie są istotne, nie robimy spacji. I sprawdź polisę OC. Tutaj aplikacja informuje nas o wszelkich rzeczach, że to jest zadawane pytanie online. Ubezpieczyciele też mają określony czas na przesłanie informacji, na przykład o ubezpieczeniu pojazdu do UFG. Mają jakiś określony czas. Też te informacje też nie są nigdy w 100% pewne. Czasami po prostu tych informacji nie ma. Jeżeli pojazd jest ubezpieczony i już jakiś czas, to ta informacja praktycznie zawsze powinna zaistnieć w formie na przykład takiej, prawda? Czyli stan na dzień dzisiejszy, czyli dzisiaj, kiedy nagrywamy ten materiał, 24 listopada, mamy numer polisy, dla kogo została wystawiona, tak jak mówiłem, to jest przyczepka akurat towarowa i wystawiona przez jakiego ubezpieczyciela.
Też ważna, bardzo ważna informacja w tej części aplikacji, że możemy sprawdzić reprezentanta, czyli przedstawiciela danego ubezpieczyciela, bo dany ubezpieczyciel może być oczywiście biuro w kraju, tak jak tutaj widzimy, ale sam w sobie na przykład nie likwiduje szkody, prawda? Mają po prostu firmy podwykonawców, czy też inne firmy, które w ich imieniu zajmują się właśnie obsługą klienta poszkodowanego przez jego klienta. I sprawdźmy na przykład tą firmę, gdzie możemy zgłosić się na przykład w Polsce, aby zlikwidować szkodę. I też mamy informacje. Akurat mamy, że tutaj w Suwałkach jest reprezentant. Możemy zadzwonić, dowiedzieć się, jak to fizycznie zrobić. Dlatego tych informacji naprawdę jest dużo i bardzo, bardzo istotne, pomocne w gąszczu, że tak powiem, informacji, które możemy otrzymać. I dodatkowa zakładka właśnie, jeżeli chodzi o sprawdzenie reprezentanta do spraw roszczeń. Wybieramy sobie już ręcznie, że tak powiem, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe nas interesuje. Powiedzmy, że bliżej mi nieznane wybierzemy i w jakim kraju możemy sobie, do kogo możemy się zgłosić w poszczególnym kraju, jeżeli mamy jakąś po prostu do zlikwidowania szkodę, czy też jakiekolwiek pytania odnośnie ubezpieczenia. Proszę Państwa, no aplikacja no szalenie prosta, można powiedzieć, za rękę prowadzi do informacji, których potrzebujemy. Najważniejsze, darmowa, pewna. I mówię, w czasach, gdzie wszystko przenosi się do formy cyfrowej, musimy się też przyzwyczajać do tej formy właśnie udokumentowania pewnych zdarzeń, do sprawdzania pewnych informacji, gdyż te formy papierowe no, powoli z roku na rok odchodzą we wszelkich dziedzinach życia. Zaczęliśmy rewolucyjnie od zwolnienia nas z obowiązku włożenia dowodu rejestracyjnego, polisy OC, gdyż wszystko w tej chwili w formie cyfrowej, zarówno, tak jak Państwo widzieli, i my możemy, prywatne osoby, sprawdzić, jakie osoby, które nas kontrolują, czyli na przykład policja na drodze, też w formie online odpytuje, czy nasz pojazd posiada badania techniczne, czy ważną polisę OC. Niedługo wejdzie też, zniesiony zostanie obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy, blankietu prawa jazdy. Też, jeżeli ktoś posiada aplikację M-Obywatel, też tam zostaną przeniesione te informacje. No ale jeden warunek. Telefon z dostępem do internetu i naładowana bateria. Tak jak już, Szanowni Państwo, jeżeli tylko to wejdzie, też postaram się Państwu pokazać, jak to wygląda w tej aplikacji rządowej M-Obywatel, gdzie już jest dowód osobisty i prawdopodobnie w grudniu wejdzie możliwość dopisania tam właśnie prawa jazdy. Warto być na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami, gdyż no, tak jak Państwo widzą, z miesiąca na miesiąc wszystko idzie ku temu, abyśmy i załatwiali rzeczy w urzędach online. Telefon praktycznie każdy już posiada. Oczywiście mówimy o formie smartfonowej, nie klasycznym. I musimy się do tego przyzwyczajać i być na bieżąco. I takie czasy nas czekają. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.